Moi drodzy, jestem właśnie tutaj od Kaczyka. Zobaczcie, zapowiedział, że teraz będzie jeździł w garniturze. Jesteś szalona! Najlepszego. Jakaś tyś niedobra. O kurde, ale on ma odwalone, co? Zobacz, jaka pełna kultura. Soczek, no nie, Misza? Siara pozwala? Siemaneczko, moi drodzy. Jak widzicie, jestem w osobówce. Zatrzymam się na stacji benzynowej, żeby zjeść posiłek. O, popijemy sobie olejem z oliwek. I słuchajcie, co ja tutaj robię? Właśnie jadę na Truck Show, czyli na tą wielką imprezę weekendową. Na pewno będzie co tutaj oglądać, ponieważ tam się będzie dużo działo, ale to wszystko zobaczymy. Bo pierwszy raz byłem na takiej dużej imprezie, przepraszam, byłem na Master Trucku, to jest Truck Show. Nie wiem, czy to jest to samo, czy dużo się różni, czy nie, ale jestem tam jako gość, no chyba jako gość, nie wiem. Pojadę, to zobaczę, kim ja tam, co tam będę w ogóle robił, ale ogólnie jestem też fajnie uwzględniony na plakacie, czyli bardzo miło, że na tym plakacie mogłem się znaleźć. Dziękuję właśnie organizatorom, że akurat chcieli moje zdjęcie, poprosili o moje zdjęcie i dodali mnie na plakat. Jest mi z tego bardzo miło. A ja co, zabieram się za posiłek. Przede mną jeszcze około 200 km, bo dopiero 100 km, przepraszam, 125 ujechałem, żeby zjeść posiłek, ponieważ jest godzina 16, czas na posiłek. A tam miał być godzinę 17. Sorry, w godzinę nie dojadę. To jest tak, moi drodzy, z domu wyjechać punktualnie. Do żony mówię, godzina 14 wyjeżdżam. Żona mówi, okej. Okay. I się tak patrzy na mnie ze zdziwieniem. Mówi, no na pewno wyjedziesz, bam. Przed 15 wyjechałem. Ale to jest normalne u mnie to. Pewnie większość osób tak ma, co? Jak gdzieś się śpieszycie, wyjeżdżacie, to godzina, kurczę, 14 czy tam 15 macie wyjechać, a tu dupa z tego, no nie? Dobra. Żona mi, zobaczcie, kotleciki jakieś, jakieś mięska. Zmieliła, dobra, aż się głodny zrobiłem. Kurde, jak ja głodny jestem. No, to smacznego. Ryżek, pomidorek, rzodkieweczki od córeczki ze szkoły, bo nie je. I oliwa z oliwek. I teraz tak wygląda mój posiłek. Ej, gdzie ja mam kluczyki od auta? Kurde, co za baran do kieszeni wsadził. I to, ale żałcie zostawić, do kieszeni ładuję. Dobra, trzymajcie się i do później. Najlepszego. Jakaś niedobra. Takie niedobre trzeba pić, no nie? No dobra, napilimy się. Dokończamy posiłek. Z tyłu KFC, kto ma lepiej? Haha, czy jestem do KFC, czy ja? Normalne, że ja, bo od żony mam. Żona gotowała ryżyk. Dzisiaj mam wolne. Ponieważ wziąłem sobie wolne. No. No i mam wolne. Ale naprawdę zjechałem właśnie w czwartek wieczorem z trasy. Powiedziałem, że to mam wyjazd, no mówię, trzeba wszystko ogarnąć. Przygotować zakupy i tak dalej, więc wiecie, jak to jest, kurczę, no nie, dobra. Trochę różu na ptaszku da, zostawimy. Dobra, no i teraz co, do następnego. Sorry, mordeczki, za tą kurde dziurkę, jak to widzicie, o tutaj w tym miejscu ta kropka, trochę też mnie to denerwuje. Ja ostatnio jak mocno wiatrzysko wiało i trenowałem, cały statyw mi kurde dupnął na glebę, kamera się rozdupczyła, no ale co zrobić, życie, no nie? A ja, moi drodzy, jadę właśnie do, jak wcześniej wspomniałem, Truck Show, do miejscowości Nowy Staw, niedaleko Malborka. Będę za jakieś 20 minut i mam nadzieję, że będzie tam ładny jazz. Dzisiaj piąteczek, to czyli będzie rozkręcanie towarzystwa, a później wiadomo, co będzie, no nie? Już chyba, nie wiem, sobota to już będzie grubo, ponieważ już mecz piłkarski, kierowcy kontra inspekcja transportu drogowego, to dopiero będzie się działo, no nie? Albo grubo, albo wcale. Dobra, ta się bierzcie za jazdę. Do później, mordeczki. No i mordeczki, właśnie dojechałem na Truck Show, tak jak tu się wjeżdża, ale już kurde, już było przywitanie. No i to mi się właśnie podoba. Ludzie są pozytywni. Mam nadzieję, że i tak będzie na całej imprezie. Moi drodzy.
drodzy, jest mega pozytywnie. Zobaczcie, tu jest właśnie grupa za kółkiem. Robią chłopaki mega robotę. Wbijajcie na Facebooka, bo naprawdę są mega pozytywni. Zobaczcie, tutaj Daniel nam śpiewa. Daniel, zaśpiewaj coś ładnie. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze nią byłeś, skończyć wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. No i mordaczki, rozpoczynamy imprezę. Całą noc, bo u mnie nie ma ze sobą. Czyli będzie wesoło i się pomału wszystko rozkręca. Oczywiście to godzinę dopiero trwa, ale już trochę ludzi przyszło. A będzie pewnie jutro dopiero takie porządne jebnięcie. Przepraszam za to. Teraz idziemy Tkaczkowskiego odwiedzić z firmy Adar. Siema Tkaczy! Siema! Miło na żywo zobaczyć! Siema, Leczko! Wzajemnie! Kurwa, na internetach to mniejszy! Siema! Cześć! O tak zrobiły! Co tam mam? O jest i kurwa Misza płacić piąteczkę! O jest i Misza! O Misza, kurwa! Czekamy. No to widzicie mordeczki, jest już wesoło! Siema! Dobra. Siema. Jutro gramy meczik? Klikkę. Misza to dobry zawodnik. No. Idę, bo ginka trwa. No to co mówicie panowie, wesoło jest dzisiaj? No siedzimy pilnie. Chodźcie, zobaczymy Tkaczyka auto. Kaczek, zobaczymy twoje auto, dobra? Dobra, proszę bardzo, dobra. Zapraszamy. Nas pozwolenie otrzymaliśmy, widzicie, jaki wariat? Dobra, zobaczymy. Tu nie można wchodzić, są sznureczki. O kurde, ale on ma odwalone, co? Zobacz, jaka pewna kultura. No i co, jakie wrażenie? Kurde, gdzie ta kropka, o ta kropka. To była petarda, co? Ale fajna, nie? Rynóweczka. Kurde, ale za parat. Dobry zwariat, co? Zobaczcie. No, pewna kulturka, nie ma co mówić, ale jest rąbista rynóweczka. Niby rynóweczka, jak widzicie, jak odwalona. Jak się podobało? Nie no, petarda, panie, kurde, no. Ale tam stoliczek, kwiatuszki. Dobre. Transport się nie opłaca. Widzieliście? Transport się nie opłaca. Dobra, co? Moi drodzy, jestem właśnie tutaj od Tkaczyka. Zobaczcie. Zapowiedział, że teraz będzie jeździł w garniturze. Rozumiecie to? Tkaczyk będzie jeździł w garniturze. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Dzisiaj nie, ale będzie jeździł w garniturze. Powiedzcie mordeczki, że Tkaczyk to jest fajny gościu. Jego pracownik też jest, kurde, bardzo w porządku się pogadało. Były zawodnik, kurde, MMA. Zapasy trenował, więc kurde, mieliśmy o czym porozmawiać. A teraz co, pędzę dalej, zobaczcie co się dzieje. Wszystko się fajnie zjeżdża. Dzisiaj trwa impreza do 3 w nocy. Jutro pewnie do rana, czyli do 6 rano. I co, w niedzielę będzie trzeba kończyć tą imprezę. Ale mam nadzieję, że będzie mega pozytywnie, bo już jest mega pozytywnie i tak zostanie. Mówią, że kierowcy piją, tak? Soczek. Wszyscy mamy soczek. Za mianem. Wszyscy mamy soczek. Same witaminy. Soczek, no nie, Misza? A siara pozwala? Piwo masz? A to jest przepis. Ja mówię, że zrobi wam soczek. Nie, ja. Nie wiem. Zobaczymy później. Kogoś, kto jest z waszej grupy, chłopaki, proszę. Zaprezentuję. Nie. Kubeczki. A to my jakie kubeczki, proszę pani? Autem przyjechałem, tak? Ha, ale swoją torbę do treningu wziąłem. Ze swoim sprzętem. Dobra, chodźcie. Czekajcie. Idziemy zrobić treninga. Jest torba, będzie pompa. Czekaj, to zobaczymy. Trenujemy?
Zobaczcie, mamy tutaj towarzyszenie treningu. Serdecznie was zapraszamy na trening za dwie. Zobaczcie, jest trening. Dawaj, trenujemy, trenujemy. Kto jeszcze chętny? Dobra, mi łapie. Dobra. Wolno, wolno, brat. Nie da się na tym kamerę. Ja nie wiem, Piotra. Dawaj, dawaj. Nie idzie. No, dawaj tutaj, no. Mamy nogi, dawaj, no. Igo. Dawaj, wolno opuszczaj, łopat. Zobaczcie, mordeczki, jest mega pozytywnie. Czyli się już dzieje. Track show. Impreza naprawdę będzie chyba życia. Na razie. Czyli 25. To dopiero początek, a co to będzie później? Daję radę. Dajemy. 50 pociągnieć i wygrywa tego dafa. Rozumiecie to? Ile razy? 50 tego dafa wygrywa. 30. Ale daf, daf twój. Zobacz. Jest motywacja. 33. I dafa wygra. 15 jeszcze. A to jest, moi drodzy, grupa za... Nie, przepraszam, to jest, moi drodzy, grupa Nierze na Magnesie, więc naprawdę mega fortecielną robotę. Brawo tej pani, naprawdę, pokazała, że potrafi, ma moc. Adrian zobaczył z wielkim szacunkiem także. Nie no, gratulacje damy, gratulacje. Gratulacje. Czy mi mam pomóc? Zobaczcie, co tu się dzieje, jest naprawdę grubo. Dawaj, mistrzu, brzuch zepnij! Brzuch zepnij, tutaj cały korpus, żebyś tu był sztywny. Masz być sztywny, nie, nie wypinaj brzucha. To se nocą powypinasz, dobra? To zepnij brzuch, żebyś był prosty. Tu masz być sztywny cały. Nogi i brzuch sztywny musi być, dawaj. No, prawie, a jest dobrze. Prawie. Prosto korpus musisz być dolny. Widzisz, bo tu wypełniasz brzuch. A tu musisz, o, o tak jak teraz, no dawaj teraz, widzisz? Tu musi być cały spięty dół. No i dobrze, dawaj, no. Jedziemy, dobrze? Wszystkie mięśnie. Jest naprawdę mega pozytywnie. Sorry, się tyle razy powtarzam, ale kurde, już sam nie wiem nawet, co mówię. Teraz, proszę was, do teraz, tego byście spróbowali swoje chcieli. Sławomir! Sławomir! Zapraszam! Ja jestem małe! Dawaj, jestem. Ja z papierosem, ty małe! Ja też. Do luzaku! Dawaj, no spróbuj. No dawaj, 15-taka robisz, masz piwo. 15-taka, ty. Lapiwka? Lapiwka nie zrobisz, zobacz. Że on szczupły, to nie znaczy, że nie jest kierowcą, to jest kierowca. Tylko mówi, że nie może przytyć, bo nas to biega. Fajnie, mordeczki, witam od Tkaczyka. W tym na stanowisku dokładnie Adar. Pogadaliśmy sobie mega pozytywnie. Fajni ludzie. Co, idziemy dalej sobie zwiedzać. I jutro to prawie się działo, bo cię tak na spokojnie. Ale wiecie co, idę się ubrać, bo kurde, się zimno robię, ja się normalnie jak latam, kurde. Emocje trzymają, rozumiecie, to te emocje. Pamiętam dobrze ideał swój. Ciemno i to jest właśnie świat kierowców ciężarówek. Zobaczcie. Tu maleczek z umowiska nawija na scenie. Dobry zaparo, co? Słuchajcie, biało pokażę, że ja mam.
tutaj są panowie, którzy prowadzą gabaryty, tak zwani piloci, tak. Też mają wesoło w tych kabinach. O, impreza była. Można sobie fajnie żyć, prawda?